Cześć, witam na wszystkich bardzo gorąco, no i serdecznie, ja jestem Duszek, zapraszam was do kolejnego odcinka, zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. No, jak pamiętacie, dzisiaj witamy się, znaczy nie pamiętacie, witamy się teraz w troszeczkę innym otoczeniu niż skończyliśmy poprzedni odcinek, ze względu na to, że nagrałem przed chwilą, dosłownie przed chwilą, odcinek, w którym szukałem Colemana. Wyszło na to, że w ogóle go nie znalazłem. No i postanowiłem, że nie będę go w ogóle wrzucał, ustalałem wszystkie pliki, bo nie wynikałoby z niego nic konstruktywnego, co moglibyście wynieść. A tak to, no, zaczynamy i mam nadzieję, że ci coś zrobimy sensownego niż pamiętanie się po mieście i szukanie Colemana. W każdym razie, questy teraz, co mamy do zadania? Podejrzany Taral Kalkstein, bezpieczna przystań. To co odpuszczę. Tajemnica wieża. Tak, potrzebujemy jeszcze dwóch sefirów. Nie wiem skąd ja mam je wytrzasnąć. Tak, tak. Podejrzany Kalkstein. To se zrobimy. Co to jest za zadanie? Muszę iść nocą w trzy najbliższe zagrożone miejsca, obić mordy kilku bandytów. No to to se odpuszczę na razie. Nie jest to jakieś fabularne. To też Kalkstein może to zrobię. Tak to dupa. Ja mam zamiar robić tam tego questa. Zabijanie mord, bo nie jest najlepszy. W każdym razie szukam Kalksteina na domku. Tu jest dom Vivaldiego. A dom Kalksteina jest tu. Kilka minutkę. Dobra, witajcie po króciutkiej przerwie. Coś tam mi nie grało. Dobrze, w każdym razie jesteśmy w domu Kalksteina. Kalkstein, pogadamy sobie. Porozmawiaj. Wygląda na to, że masz... Chyba żartujesz jej. To właśnie chcia... O co konkretnie? Nie mam na razie Aha, czyli... Kalkstein jest winny, muszę go przycisnąć. Nie wiem, czy to się opłaca. Podejrzewałem. Sądzisz, że pracuje dla salamandry? Na pewno jeszcze nie zwiedzie mnie maska rozwiązania uczonego. Jeszcze. Czyli mogę z tobą jeszcze pogadać? Dobra, będę coś to będę mógł. Bywaj. W każdym razie. Kalkstein mi nic nie pomoże. Zadania. Kalkstein jest winny, muszę go przycisnąć. Przekonany, dobra, to jak Garat jest przekonany, to my też jesteśmy przekonani. Dobra. Podejrzewam cię uprost z Javenem. Mam pewność. Nie zwiedzie mnie maska roztargnionego uczonego. Jesteś głupcem, Geralt! Nie mogę puszczać Kalksteina z oka. Zadanie ukończone. Jest! Przynajmniej jedno zadanie w odcinku ukończone. Z tobą pogadam? Nie chcę, że ze mną gadać ten papał. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Obraziłem cię, Wiedźminie. Tak, dobrze. Jak się obrazi, to się obrażaj. Tego nie zrobię. Gra w kości. Pracujące dziewczyny. Bezpieczna przystań. Nie wiem, czy wracać na to bagna, bo to nie ma większego sensu. Grosariuszu. Mam coś takiego jak grosariusz? Jak wipunek. Kamień teleportacyjny, list gończy. Zaproszenie magii. Przeciwnie ludziom. Potwory bagienne, przeraza. Monstrom, być mi napisanie. Medycyna sądowa, fistech. To mi na razie nie potrzeba. Nakarć przez płonącą wieżę, która została porażona piorunem. Ze szczytu wieży spadają dwie postacie. Mogę to zobaczyć? Nie mogę, no to super. Sefir, list podejrzany. Przeczytałem to już. Amulet, jakieś salamandry. W każdym razie. Pochylmy ostrym pismem. Kalkstein napisał kawałek pergaminu wskazówki, gdzie należy szukać sefir. To mogę jeszcze raz. Ten przymiot daje ci wpis do dziennika na temat sefir. To już przeczytałem. List gończy, klucz jakiś.
A oprócz tego nie mam żadnych ksiąg. A miałem tu jakieś księgi. Klucz, 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 klucz. Kryształ teleportacyjny. Fuck. Nie wiem, gdzie szukać tych sefirów. Pudełko z kośćmi do gry. Nie, nie ma tu żadnej książki, którą mógłbym przeczytać. Jakoś by mi dała ekstra super wiedzę. W każdym razie nie to. Miejsca bestonariusz, bargesz, nie to miejsca, postacie, recepty, składniki, glosariusz, sefir, 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 sefir. Mam sefir? Nie, czarodzieje, wiedźmin, skojeter, medycyna, zakon płonącej samouczki. Mhm, czyli nie ma tutaj nic takiego. Tu też już nic nie ma. Płunek, kurde, no patrzcie, no nie będę... Nie wiem, gdzie szukać tych dwóch sefirów ostatnich. To jest najbardziej skambagowe. Rozdział drugi. Zadania główne. Dwa zadania główne. Tajemnica widzimy, muszę zanalizować nowe z danych. I tajemnicza wieża. Skarż zadanie na mapie. Tak czy siak, musi wracać na grobę. Dobra. To szukamy sefirów. A inne rzeczy zrobimy kiedy indziej. A czemu by nie? Taki mam kaprys. A czemu? Bo mogę. Ha, ha, ha. Czy bo mogę, bo mam do tego prawo. To ja nagram odcinki, a nie wy. Znowu oszukiwał. Tak czy siak, wracamy na bagna. Prawdopodobnie. Wątpię, żeby Cefir był. Na grobli. To by było głupie. Znaczy jeden sefir był na grobli, miał go ten kupiec. Ale tak to wiecie, chyba już nie ma więcej sefirów. A to Kolemana sobie odpuszczę, bo prawdopodobnie on nie żyje, albo gdzieś się zapałętał, pozbugował. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Być może z biegiem czasu. Dostanę wiedzę na temat tego, gdzie jest Coleman. Tak czy siak, chyba płyniemy z powrotem na bagnę. Przynajmniej tak są moje przypuszczenia. Idę w stronę mapy, tak, płyniemy na bagnę, fuck bitch. Aha, muszę z tobą pogadać, no dobra. Przewoźniku, ukochany, dam ci 5 orenów. Przyjdź mi na drugi brzeg. Tak, 5 orenów. Płyniemy! Tak, płyniemy na bagna. Pomijmy tą cutscenkę. Go 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 go. Szybciej, 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 szybciej. A co też odpuścimy? Jesteśmy. Gdzie mi pokazuje mapa? Jaskinia. Tu mam pójść. Dobra, idziemy na jaskini. Questy pokazuje mi. Wskaż na mapie. Dobra, do jaskini w każdym bądź razie. Czyli czeka nas dość długa droga i znowu zaczęło padać. Nie lubię deszczu. Gdzie my jesteśmy? Tu, czyli... Oj, 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 troszeczkę długa droga. Długa, no całkiem długa. W każdym bądź razie potrzebujemy jeszcze dwóch sefirów. Ale gra teraz popierdziela, sam nie wiem czemu. Ale normalnie popierdziela jak nigdy, nigdy. Oj, 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 nawet szybciutko, szybciej, 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 Geralt. Lecimy. Po bagnach, zaraz się jakieś utopce pewnie zrespią. Topielce, utopce, nie wiem. Droga przez raz. A jakże. I ja zbuk, coś się mi się zbuguje o tych zbuk. Znaczy zatrzyma się o niewidzialną ścianę i nie będzie mógł przelecieć. Wygląda przez... jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. Mhm, okej, okay, to tu jest. Fuck, bullshit! Fajcz się! Miesz mi tutaj... Żyło, jest, nie macie. To by też podziękujemy chyba. No to szybkie chyba trzeba. Szybciej, 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 da. Bij, 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 bij. W sumie wiem, że biję go stalowym mieczem, ale no, przynajmniej jakieś ognisko. W każdym bądź razie, wchodzimy do jaskini.
Nie można użyć w czasie walki, ale już jest... Aha, jeszcze tutaj koleś. Otruł mnie ten pochwała. Zastępowała mi otruła. Chyba tutaj podziękujemy już. Do widzenia. Nie, jeszcze troszeczkę. Dobra. Nie żyję. W każdym razie... wszystko wygląda w porządku. Dobra. Idziemy. Wchodzimy do jaskini jakieś. Jaki poster. Jaskinia, what the fuck? Jesteśmy w jaskini jakieś. Szczyńce jakieś. Podnieśmy to. What the fuck? Jesteśmy w jakiejś jaskini, ja to piszę grę, bo ja się już boję. Nie wczytaj gry. Nie mogę tu napisać gry. Fuck. Co tu mnie bije? Wirk. Oś tu ten podało. No nie macie. Dwa kity i do widzenia. Tam kolejny wirk. Tu jest ten papała. Korytarz jakiś. W każdym razie mapa mi nie pokazuje, gdzie mam iść, nad mapy nie mam. Dobrze jestem, ale nie wiem, gdzie mam iść. Tu są te szczątki, są te szczyńce, czy jak to się zwie? Szczynańce. Mam jakąś w ogóle pochodnię albo coś? Bo ja ślepy jestem jak... A kot by się przydał. Mikstury. A ja kota nie mam. Wypijmy kocika. Widzimy wszystko? Korytaś. Tak. Zawalone coś. Dobra, okej. W takim razie... Czas pójść inną drogą. Skoro też jest zawalony, to trzeba pójść... inną drogą, tak. Chyba tamtędy powinniśmy pójść, bo jak tutaj nie widzę żadnego wejścia, wyjścia, czy też innego wejścia. Tak. Suniemy. Co to jest? Jaskinia? Jakiś potwór? Dajcie E. A, robimy upiora. Coś mi tam uniki robi, ten papała. Czemu ja go nie mogę bić ze srebrnego? Muszę bić go ze starowego? No chyba, że zdrowy wchodzi, bo... Tak to... Kurde, ile on wali! Jaka tempa pała, ile on wali! Jaka tempa pała! Uciekamy stąd! Jaki on hit wali, ja pierdziu! Nie! Czemu nie mogę bić wilka? To może szybki? Dobra, nie ma wilka. Ten jakie hity wali? Dobra, coś temu tam wali. On chyba te wilki przywołuje, ja pierdziel. Dobra, on ucieka co chwilę od nas. W takim razie my się cofniemy troszeczkę, żeby mi kolejnego wilka nie przywołał. Szybki unik. Taka tempo bała jesteś. Cwany. Masz. Co on ucieka przed nami? Jaka tempo pała? Jak ja mam tylko z niego walić? Igni? To sensu nie ma najmniejszego. Dobra, chyba zginął. Chyba, pewności nie mam. To tu mamy? Kurde, co tu jest? Sefir, jest! Czarny proszek, oreny. Złoty pierścień, dać komuś w prezencie, mogę tutaj dać, okej. Dwuręczny topór. Starowy. Obrzenia, a to co to mi daje? Aha, czyli prawdopodobnie to jest lepsze. Nie wiem, czy to brać, czy też nie. Topór. Ale nie biorę toporka. Dziękuję, ale nie. W każdym razie zobaczmy sobie szybko questa. Wskaż na mapie. Czyli teraz w sensie Sefir jest w mieście. No dobra. No to tutaj zapiszemy sobie grę. I zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, no to wiecie, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. Ja się cieszę, bo wykonaliśmy już jednego questa z Karlsteinem, czyli śledzenie Karlsteina. I właśnie znaleźliśmy już 9 Sefir. UPIA, motherfucker. Jeszcze tylko jeden i mamy 10 Sefirów. Fuck yeah! I do przodu z fabułą. Tak więc jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że wam się podobało. Z następnego odcinka. Do zobaczenia. Bye bye.